Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym teście dźwięku. Dzisiaj wezmą udział dwa głośniczki o podobnej cenie. Oba możecie kupić za jakieś 300 zł. Są to Creative Airwave oraz głośniczek Luxa 2 Groovy. Luxa 2, firma związana z Thermaltake'em. Tym razem test odbędzie się poprzez bezpośrednie podłączenie głośniczków do komputera, do karty dźwiękowej Soundblaster Recon 3D i porównamy sobie jakość dźwięku tych dwóch głośniczków, które aktualnie gra, będziecie mogli widzieć poprzez to, gdzie podłączona jest wtyczka mini jack. Oba głośniczki mają wejścia AUX, dlatego możemy bezpośrednio podłączyć do nich urządzenie, chociażby komputer, MP3, telefon, cokolwiek chcemy na mini jacku. Zapraszam do oglądania. Thank you.
cóż, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o test tych dwóch świetnych głośniczków dostępnych w cenie około 300 zł. Ja tutaj na żywo słyszę wyraźnie różnicę pomiędzy nimi dwoma. Oba głośniki grają zupełnie inaczej, są tu zupełnie inne konstrukcje. Tutaj mamy plastikową obudowę, dwa głośniki stereo. Tutaj natomiast mamy obudowę z aluminium i głośniki 2.1, czyli jest także subwoofer. Różnią się wielkością, różnią się masą, różnią się parametrami, grają troszeczkę inaczej naprawdę, natomiast w obu przypadkach dźwięk jest moim zdaniem rewelacyjny. Jestem ciekaw, który głośniczek Wam bardziej się podobał w tym teście. Dziękuję Wam za obejrzenie testu i zapraszam do głosowania pod filmem. Pozdrawiam Was, cześć!